15 czerwca odbyła się 18. już edycja Spartakiady z sołectw i osiedli gminy Skoczów. Po raz kolejny miała charakter międzynarodowy, to jest z gmin partnerskich, gminy Hradek z Czech oraz Cierne ze Słowacji. Gospodarzem w tym roku było sołectwo Wilamowice. No proszę Państwa, oprócz tego, że pogodę wymodliliśmy i naprawdę aż do przesady, bo 33 stopnie, wszyscy się pocili, to nikt tego zapewne w przyszłości pamiętać nie będzie. Impreza bardzo się udała. Po pierwsze, robiliśmy ją na zupełnie nowym obiekcie, który oddany został do użytku godzinę przed otwarciem Spartakiady, czyli o godzinie 14. Mamy w tej chwili 19. Nastąpiło rozdanie pucharów. Wszyscy są bardzo zadowoleni, wszyscy się świetnie bawili. We wszystkich konkurencjach uczestniczyły rodziny i to dosłownie i z poszczególnych sołectw, a w sumie startowało 16 drużyn i rad osiedla. Startowały rodziny mieszane z innymi rodzinami. Zabawa była przednia moim zdaniem, naprawdę bardzo dobra impreza. Robimy ją co roku, zazwyczaj w pierwszym tygodniu lipca, w tym roku 15 czerwca. Była to już 18. Spartakiada sołectw. A w tym roku też po raz pierwszy zdecydowaliście się na transmisję na żywo. Tak, zdecydowaliśmy się na transmisję na żywo. Poprosiliśmy o to, żeby pokazać innym, jak można się bawić. Jak mogą się bawić ludzie bez wielkich zespołów, bez wielkich pieniędzy. Mogą po prostu oddolnie wymyślać zabawy, które potem my wdrażamy i które są realizowane przez wszystkich. Wszyscy przy tym się śmieją, bawią i oczywiście wspólnie ze sobą rozmawiają, biesiadując przy stole, mając do dyspozycji wyżywienie, mogąc się napić oczywiście bezpłatnie wody mineralnej, bo dzisiaj naprawdę trzeba było dużo pić. Mamy taką piękną, wspaniałą wiatę. Jak projektant robił projekt tej wiaty, najbliższa taka, mówił, jest w Mikołajkach. Troszeczkę mieliśmy tak pod górę, nie było pieniędzy na bruk, na oświetlenie, no ale w ostatnich dwóch tygodniach pan burmistrz i skarbnik dorzucił tych 15 tysięcy na wykonanie tego zadania. I jakie przeznaczenie takie główne tej wiaty? No główne przeznaczenie to jest na imprezy sołeckie. Mieszkańcy mogą sobie zrobić jakieś pikniki, nie pikniki. No super, nie jest fajnie. Które miejsce było? Było 6. miejsce, Kiczyce. Ciężko było zdobyć to 6. miejsce? Ciężko, była konkurencja bardzo wysoko i zdobyliśmy 6. miejsce na 15 drużyn startujących. A w jakiej dyscyplinie pan startował? Wbijanie gwoździ. 2. miejsce. Tak? No. Jak się panu podobało ogólnie? Było ślicznie, ogólnie pogoda dopisała, ładnie jest, towarzystwo. Jeździcie co roku na tej imprezy? Co roku jest w każdej innej wiosce Spartakiada. I wasze sołectwo w każdym roku się zbiera? W każdym roku bierzemy udział w turniejach. I zawsze jest fajnie? Zawsze jest fajnie i będzie, i tak myślę, do końca, bo już jest koniec Spartakiady na dzisiaj. Które miejsce? Przedostatnie. Ostatni mówią, będą pierwszymi, więc... Jak się bawiliście? Liczy się zabawa, więc to jest najważniejsze. Fajnie się bawimy corocznie. Przychodzimy tu z Radą Osiedla. Są 3 rady właśnie. Rywalizacja wspaniała. Fajnie się bawimy. Fajni ludzie. Można też nowe osoby spotkać. To jest fajne. W jakiej konkurencji pan brał udział? Brałem udział w takiej wspólnej konkurencji w bijaniu gwoździa. 4 osoby startowały, 2 dzieci i 1 kobieta raz plus ja. Oraz przecinanie pala drzewa właśnie. No i palce są całe, czy poucinane, poobijane? Poobijane, ciężka dyscyplina, ale przecięliśmy i wytrwaliśmy do końca. Jaki był czas? Coś koło minuty. Wióry leciały, tak, prawie jak spalinówka. Romańskiej. 16 punktów.
Po podsumowaniu wszystkich punktów sołectwo Kowale zwyciężyło w tegorocznej Spartakiadzie z sumą 75 punktów. Drugie miejsce zajęły Harbutowice 65 punktów, a trzecie miejsce przypadło dla Pogórza 56 punktów. Gratulacje.